Siądźmy na chwileczkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu Paulinów bardzo serdecznie witam Was, wszystkich pielgrzymów na Jasnej Górze, na pielgrzymce wiernych i duchowieństwa Archidiecezji Wrocławskiej. Witam księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej. Witam również serdecznie księdza biskupa Jacka Kicińskiego, biskupa pomocniczego. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj bardzo licznie kapłanów. Dziękuję też, że przyjechały i witam serdecznie siostry zakonne. Teraz może prezbiterium powita Was, drodzy bracia i siostry wierni. Dziękujemy, że jesteście. Na pielgrzymkę do Matki Bożej. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś się zgubił w lesie, dzisiaj GPS-y, ale kiedy ktoś by się zgubił i nie miał elektronicznych gadżetów, to może samemu gdzieś próbować wyjść z jakiegoś gąszczu, z zagubienia. Ale wystarczy i o wiele łatwiej po prostu znaleźć ścieżkę, bo to jest dowód, że ktoś był w tym miejscu i ktoś już stąd wyszedł. Dlatego Maryja jest tą ścieżką najprościejszą, jak mówi piękna modlitwa z XI wieku. Trzymając się jej za rękę, człowiek wychodzi z każdego zagubienia. I życzę Wam tego doświadczenia obecności Matki Bożej wśród nas, dziś szczególnie tej bolesnej, która nie odchodzi spod krzyża Pana Jezusa. Niewielu tam ludzi zostało. Czasem przy człowieku nie ma nikogo, ale ona jest. Na pierwszym miejscu jest wymieniona, ponieważ była najbliżej. I tego Wam życzę, tego spojrzenia, kiedy Jezus ujrzał Matkę. Że On zobaczył, że ona tam zawsze jest, że ona jest pod tym krzyżem. Tego doświadczenia każdemu z Was życzę i dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Skoro Jezus jest drogą, mamy Go naśladować. A jeżeli Bóg do człowieka przyszedł przez Maryję, więc człowiekowi najlepiej do Boga też razem z nią przejść tę drogę przez Maryję. Bóg zapłać. Dziękuję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój niech będzie z Wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, to wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładziesz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który się po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest znany, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto Słowo Boże. Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. Wybaw mnie, Panie, Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Wybaw mnie, Panie, w miłości. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi. Wybaw mnie, Panie, w miłości. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysuszyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Drogi biskupie Jacku i bracia w kapłańskiej posłudze, wszystkie osoby życia konsekrowanego, kochani pielgrzymi, jest w naszej ojczyźnie wiele miejsc, w których oddajemy cześć Matce Najświętszej. Ale Jasna Góra jest miejscem szczególnym. Nazywamy je Sanktuarium Narodowym. To tutaj każdego roku pielgrzymujemy, by okazać naszą miłość i przywiązanie do tej, którą umierający na krzyżu nasz Pan Jezus Chrystus uczynił naszą Matką. Wiele cudownych obrazów Matki Bożej znajduje się w naszych kościołach. Mają one nieraz bardzo piękną i długą historię, ale ten czczony na Jasnej Górze jest najbardziej znany w naszej ojczyźnie i we wszystkich miejscach na świecie, gdzie żyją nasi rodacy. Niektóre z tych obrazów, które zdobią nasze wrocławskie i nie tylko dolnośląskie świątynie, zostały zabrane z kościołów przez naszych dziadków, przez przodków, którzy po II wojnie światowej zostali barbarzyńsko wysiedleni i musieli opuścić swoje domostwa i ukochaną ziemię. Każdy z tych obrazów jest piękny, bliski naszemu sercu, zawierający w sobie historię życia parafii i wiernych, którzy przed nim się modlili. I każdy odsłania przed nami część prawdy o życiu Matki Chrystusa. Są obrazy, na których twarz Maryi wyraża dostojeństwo, radość, ale i takie, które ukazują w jej oczach zatroskanie i cierpienie. Dzisiaj we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej mamy przed oczyma Maryję cierpiącą i mamy to przed oczyma nawet wtedy, kiedy wpatrujemy się w spokojne oblicze Matki Pani Jasnogórskiej. Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem. Trwała przy Nim aż do krzyża. Zgodnie z proroctwem Symeona głęboko współcierpiała z Jezusem i złączyła się macierzyńskim sercem z Jego ofiarą. Jak nikt inny współpracowała z dziełem zbawienia przez wiarę, nadzieję i żarliwą miłość. Dzisiaj jej serce boleje, kiedy patrzy na cierpienie swoich dzieci, kiedy patrzy na nasze troski i cierpienia. Współcierpi z nami i wstawia się za nami u Syna. Dobrze wiemy o tym. Dobrze wiemy, że ona miłosnym spojrzeniem ogarnia wszystkie nasze sprawy, że z nami cierpi, że z nami się smuci i także z nami się raduje. Wiemy to wszystko. I dlatego mamy odwagę zwracać się do niej w każdej potrzebie. Szczególny ból dotyka serce Maryi, kiedy widzi swoje dzieci prześladowane, a nawet pozbawiane życia z powodu wiary w Jezusa i wierności Jego Ewangelii. Bardzo wymownym i aktualnym przykładem wierności Bożemu przykazaniu miłości bliźniego za cenę życia jest beatyfikowana w ubiegłą niedzielę rodzina Wiktorii i Józefa Ulmów. Biedna, wielodzietna rodzina z Markowej na Podkarpaciu,
która w czasie wojny ukrywała Żydów. Mogłoby się wydawać, że właśnie z tego powodu zostali wyniesieni na ołtarz. Tak jednak nie jest. Oprócz Ulmów inni mieszkańcy wsi także ratowali Żydów. Czy zatem i pozostali nie zasłużyli na to, aby ogłosić ich błogosławionymi? Czy Kościół beatyfikował Ulmów dlatego, że ukrywając Żydów ponieśli śmierć? Też nie. Przecież taki los spotkał wielu Polaków o dobrych sercach, którzy dali schronienie. Kluczem do zrozumienia ich świętości nie jest sam fakt ukrywania Żydów, choć niewątpliwie jest to bohaterstwo, ale ich codzienne, ciche, dobre, zwyczajne życie, które wydało owoc w postaci otwarcia się na ludzi potrzebujących pomocy. Szlachetne otwarcie, heroiczne otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. Dlaczego Józef i Wiktoria nie odmówili? Czy byli po prostu lekkomyślni? Kto podejmuje takie ryzyko, gdy sam ma dzieci i powinien najpierw zadbać o własną rodzinę? Nie odmówili, bo nie mogli odmówić, bo w głębi serca rozumieli, że odmowa byłaby zaprzeczeniem świata wartości, w którym starali się żyć. Ich decyzja była całkowicie spójna z tym, w jaki sposób dotychczas żyli. Byłaby konsekwencją ich dobrego życia, że w chwili próby, wtedy, kiedy należało okazać serce potrzebującym, że oni to serce i drzwi swojego domu otwarli. To była przede wszystkim decyzja ludzi, którzy karmią się Ewangelią. W tych relacjach o ich życiu podkreślano, że Pismo Święte leżało na stole i widać było ślady tego, że oni czytali to Pismo Święte. Oni karmili się Słowem Bożym. Dla Ulmów otwarcie drzwi swojego domu było naturalną konsekwencją tego, kim byli, jakie wyznawali zasady, w kogo wierzyli i komu powierzali swoje sprawy. Kochani, oni nie chcieli być męczennikami. Nie czekali na śmierć. Nie lekceważyli zagrożenia. Oni chcieli żyć. Przecież tylko trójka dzieci urodziła się przed wybuchem wojny. Reszta w trakcie trwania okrutnych działań wojennych. Co to oznacza? Że myśleli o przyszłości. Myśleli o przyszłości swojej, o przyszłości swoich dzieci. Jak wiemy z przeprowadzonego procesu beatyfikacyjnego, byli zgodnym małżeństwem. Nie kłócili się, byli dla siebie ogromnym wsparciem. Oboje pracowici motywowali się nawzajem, wspierali w szukaniu sposobów utrzymania dzieci i zapewnienia im godnych warunków życia. Prowadzili czysty dom, zadbany, karmili dzieci dosyta i w miarę możliwości zapewniali im wszystko, co było do życia niezbędne. Taka przeciętna, byśmy powiedzieli, rodzina. Ale w tej przeciętności byli nieprzeciętni. Byli otwarci na przyjęcie życia. Najpierw otwarli drzwi swojego domu siedmiorgu swoich dzieci, a potem ośmiorgu prześladowanym i skazanym na śmierć Żydom. Otwierali drzwi swego domu i swoich serc, bo kochali i mieli w sercu Ewangelię. Byli mądrzy mądrością Ewangelii. Wspaniały przykład. Zapłacili za to wysoką cenę.
wiemy o tym dobrze. Cała rodzina zapłacili ogromną cenę. I kiedy Maryja widzi właśnie swoje dzieci, wierne Ewangelii, które wiernie podążają za jej Synem Chrystusem, kiedy widzi te nasze wysiłki, te nasze zmagania i widzi cierpienie, które nam towarzyszy ze względu na Chrystusa, ze względu na wyznawaną wiarę, jej matczyne serce doznaje ogromnego bólu. Ale powinniśmy pamiętać, że jest jeszcze jeden powód boleści naszej matki. To nasze grzechy. Grzechy, którymi obrażamy Boga. Dlatego tak często zachęca nas ona do nawrócenia, do zmiany naszego życia, do modlitwy za grzeszników. Bez przerwy nas do tego zachęca. Siostry i bracia, proszę was, starajcie się patrzeć na swoje życie oczyma Boga i Maryi. Szukajcie rozwiązania waszych problemów w świetle Słowa Bożego. Zaufajcie Bogu. Dajcie się ogarnąć Jego miłości. Uwierzcie, że zło może zostać pokonane jedynie siłą dobra. Kłamstwo mocą prawdy, nienawiść mocą miłości. I nie ulegajcie pokusie odpowiadania złem za złe. Zabiegajcie o pokój w waszych rodzinach, sąsiedztwie, ojczyźnie. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Moi kochani, my nie musimy się kłócić. My, Polacy, zbliżają się wybory. Każdy ma prawo wybierać zgodnie ze swoim sumieniem. To nie jest powód do tego, żebyśmy się z siebie nienawidzili, żebyśmy się na siebie obrażali, żebyśmy odzierali siebie z naszej godności. Proszę was o to, żebyśmy budowali, a nie rujnowali, bo wszelkie takie krzywdy, żeby je odbudować, potrzeba lat. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie zasmucali tego serca Maryi naszymi kłótniami, naszą małością, naszą złością, brakiem przebaczenia, pamiętliwością. Nie zasmucajmy. Wiemy to z kart Ewangelii, że najważniejszym pouczeniem Maryi jest zachęta, by uczynić wszystko, cokolwiek nam powie Jezus, jej Syn. I te słowa Maryja skierowała do sług w czasie wesela w Kanie Galilejskiej i ciągle na nowo powtarza je kolejnym pokoleniom wiernych. Ciągle na nowo słyszymy te słowa. Właśnie tu u stóp Pani Jasnogórskiej niemal każdego dnia czytana jest pielgrzymom Ewangelia o cudzie w Kanie Galilejskiej. Warto sobie więc postawić to pytanie. Czy staramy się słuchać głosu Chrystusa? Bo ona zachęca do tego. Uczyńcie wszystko, słuchajcie. Czy my słuchamy głosu Chrystusa? I w jakim stopniu jesteśmy wierni Jego Ewangelii? Może nie zawsze potrafimy ogarnąć umysłem głębokie przesłanie Ewangelii. Może rodzą się wtedy wątpliwości, chęć kwestionowania nauczania Chrystusa, Kościoła. To, że nie rozumiemy, to nie znaczy, kochani, że to należy odrzucić. A tak można czytać w prasie, takie artykuły się ukazują. Wszystko odrzucają, kwestionują, bo ci, którzy to piszą, nie rozumieją. Albo brak im wiary. A my to czytamy i też myślimy, no tak, rzeczywiście, Kościół mógłby tak, no ale czemu tak, czemu tak, a czemu nie inaczej? Może nie zawsze potrafimy ogarnąć umysłem to głębokie przesłanie Ewangelii. Co robić? Maryja, kiedy nie do końca rozumiała wielkie wydarzenia zbawcze, w których uczestniczyła, bo nie wszystko rozumiała. Sięgnijmy do Ewangelii, by to zobaczyć. Po prostu rozważała je w swoim sercu.
I my także za przykładem naszej Matki Niebieskiej powinniśmy patrzeć na swoje życie w świetle Ewangelii Chrystusa. A to, co dla nas w orędziu zbawczym niezrozumiałe, trudne, tego nie należy zaraz odrzucać, ale rozważać w swoim sercu i czekać na dar Bożej mądrości. Uczyńmy wszystko, aby za przykładem Matki Najświętszej jak najwięcej miejsca przygotować w naszych sercach na przyjęcie daru Bożej miłości. Uczyńmy wszystko, żeby ten dar miłości Bożej przyjąć, ale do tego trzeba otwarcia serca. Uczyńmy wszystko, żebyśmy przyjęli ten dar Bożej miłości, miłości, która zbawia, leczy i napełnia prawdziwą radością. Amen. Za wstawiennictwo Matki Narodu Polskiego, którą czcimy w jasnogórskim wizerunku, skierujmy do Boga nasze modlitwy. Za papieża Franciszka, naszego arcybiskupa Józefa, wszystkich biskupów i prezbiterów naszej archidiecezji, aby nieustannie zawierzali swoją posługę Maryi, a Kościół wrocławski cieszył się nowymi i licznymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za synod naszej archidiecezji, aby przyniósł naszym parafianom, wspólnotom, rodzinom i każdemu z nas nawrócenie i odnowę życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za dzieci i młodzież, by z pomocą rodziców, wychowawców, duszpasterzy i katechetów rozwijała żywą więź z Chrystusem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za rządzących, aby Maryja wyprosiła dla nich potrzebne łaski w wypełnianiu powierzonych im zadań. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za chorych, cierpiących, za tych, którzy doznają wojny, aby znaleźli zrozumienie i pomoc u współbraci. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za nas, idących drogą wiary, abyśmy zaprosili Maryję do naszych rodzin i razem z nią rozważali słowa Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty w Maryi dałeś nam matkę i przewodniczkę. Prosimy, wysłuchaj nas za jej wstawiennictwem i daj wiernie wypełniać Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne Twojej sprawie. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła na swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech będzie zawsze z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. Jestem gotów, byś przyszedł, Panie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia święta rozdawana będzie przez środek bazyliki. Prosimy zrobić szerokie przejście. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcy jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Wielbie, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na sprawił we mnie wielkie dzieła, w swej dobroci niepojęte. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny, wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość sercu nisza, każdy zamiar może zburzyć, który pychą mu bliża. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Thank you.
Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha. Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokory. Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Bo wielkimi darami uczczą nam od tego, którego moc przedziwna święte imię Jego. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z Nim miłosierdzie z rodu wrót daleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, wywyższył wielmożniów pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra smanoszył, bogaczów z torb opuścił i nędznie rozproszył. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, wspomniał na nią, życzył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzek niegdyś ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Akt zawierzenia ludu Bożego Archidiecezji Wrocławskiej Jasnogórskiej Królowej Polski. Wielka Boga, Człowieka, Matko. Lud Boży Archidiecezji Wrocławskiej staje dziś przed Tobą, przepełniony uczuciami miłości i wdzięczności za Twoją, Maryjo, ustawiczną obecność w dziejach Dolnego Śląska i jego mieszkańców. Byłaś z nami w okresach radosnych i trudnych i zawsze swoją obecnością po matczynemu umacniałaś nas w wierze, nadziei i miłości, ucząc nas wierności temu, co Chrystusowe i polskie. Twoja święta obecność była dla nas źródłem niezwyciężonej mocy w okresach prób dziejowych i w bolesnym czasie niewoli. Kult Twego jasnogórskiego obrazu pomagał nam wytrwać w wierze ojców, a tym samym uczył nas szacunku dla godności osoby ludzkiej. Utwierdzał zasady zdrowej moralności chrześcijańskiej i wspierał w walce
o podstawowe prawa narodu do wolności i suwerenności. Jasnogórska Królowo Polski, pragniemy szczególnym aktem zawierzyć i oddać Ci, Matko, cały lud Boży Archidiecezji Wrocławskiej. Spraw, aby pozostawała ona zawsze wierną córą Kościoła, by dochowała wierności Ewangelii, Ojcu Świętemu i swoim pasterzom. Królowo Apostołów, zawierzamy Ci wrocławskich biskupów oraz wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych jako umiłowanych współpracowników posłannictwa biskupiego. Spraw, niech zawsze będą solą ziemi i światłem świata. Oddajemy Ci także liczne rodziny zakonne, które swoją modlitwą i pracą gorliwie wspierają biskupów, kapłanów i lud wierny. Spraw, niech rośnie ich liczba. Niech będą doskonałym wzorem pobożności i całkowitego oddania się sprawom Kościoła Świętego. Zawierzamy Ci, Matko Młodzieńczych Serc, wielki nasz skarb, metropolitalne wyższe seminarium duchowne i papieski wydział teologiczny wraz z alumnami, profesorami, przełożonymi. Otocz ich szczególną swoją opieką. Strzeż i pomnażaj to święte dziedzictwo jako własność swoją. Wspieraj ich dobre poczynania i dopomóż wychowywać kapłanów na wzór Twojego Syna, jedynego i najwyższego kapłana. Troskliwa Matko Najświętszej Rodziny, pod Twoją opiekę oddajemy wszystkie rodziny nasze, aby przez Ciebie Królowo Polski odnowiły się w Bogu i żyły na wzór rodziny nazaretańskiej. Wszystkimi dostępnymi nam środkami będziemy umacniać w nich królowanie Twojego Syna, bronić czci imienia Bożego, obyczajów chrześcijańskich i drogich naszemu sercu tradycji ojczystych. Troskliwa Matko, zawierzamy Ci nasze dzieci i młodzież, ich zdrowie fizyczne i moralne, ich wychowanie i kształcenie w przedszkolach, szkołach i wszystkich uczelniach, aby znajdowały zawsze kochających, mądrych wychowawców i nauczycieli oraz wzrastały w wierze ojców, czystości obyczajów i prawości charakteru, tak, aby stawały się radością Twojego Syna i Twoją. Pani Jasnogórska, oddajemy Ci tę naszą ukochaną ziemię dolnośląską. Spraw, by była ona rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. Niech panuje na niej w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym najwyższe prawo ewangelijnej miłości, przynoszące ludziom wolność, pokój i szczęście. Oddajemy Ci nasze świątynie i domostwa, warsztaty pracy, trud rolników, twórców nauki i kultury. Weź w swoją opiekę ludzi chorych, bezrobotnych, nieszczęśliwych i tych wszystkich, którzy na ziemiach naszych szukają zdrowia i wypoczynku. Jasnogórska Królowo Polski, uważaj nas wszystkich za własność swoją. Masz pełne prawo rozporządzać nami i całą archidiecezją naszą według Twoich pragnień i zamiarów dla dobra Kościoła Świętego, ku większej chwale Boga w Trójcy Jedynego, teraz i w wieczności. Amen. Moi kochani, chcę Wam bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za tę obecność, podziękować kapłanom wszystkim, którzy organizowali tę pielgrzymkę z Waszych parafii. Bóg Wam wielkie zapłać. Cieszę się, że nas tak wielu przybyło, by pokłonić się Matce Bożej. Cieszę się, że u niej szukamy pomocy. Ona na pewno nie zawiedzie. Dziękuję Wam bardzo wszystkim jeszcze raz i kapłanom, i biskupowi Jackowi, który mi towarzyszy. Ta Eucharystia nie kończy naszego czuwania, będą jeszcze następne punkty tej naszej pielgrzymki realizowane tutaj. Ale już teraz chcę Wam bardzo serdecznie
błogosławić. Ale zanim to uczynię, myślę, wyście mnie tam wynagrodzili tymi oklaskami, ale moi kochani, wam się należą, dlatego ja was proszę, żebyśmy teraz sobie wzajemnie podziękowali za obecność u naszej Pani takimi gorącymi oklaskami. To było takie piękne podziękowanie sobie nawzajem. W tym duchu takiej miłości, braterstwa przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zdawna Polski tyś królowo Maryjo, ty za nami przemów słowo,
Dziękujemy apostolskim nutkom z parafii świętych Piotra i Pawła z Oławy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za poprowadzenie dzisiaj śpiewów. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze coś zaśpiewacie, prawda? Na pewno jeszcze jedna piosenka uda się. Zapraszam i proszę. Siostry zakonne, bardzo proszę, żeby udały się do zakrystii. Za chwileczkę skończy się msza przed obrazem. I proszę was, żebyście podeszły tam do wspólnego różańca, które prowadzą siostry ze zgromadzeń zakonnych pod przewodnictwem sióstr Marii Niepokalanej. One już tam na was czekają. Dziękuję panu Krzysztofowi Bagińskiemu, który grał na organach, i jeszcze raz wesołym nutkom z Oławy, z parafii świętych Piotra i Pawła. Zaśpiewajcie jeszcze.